W poprzednim odcinku opowiadałem o wybuchu zimnej wojny i o blokadzie Berlina. Dziś kontynuujemy temat właśnie zimnej wojny i omówimy wydarzenia w 5 państwach: w Grecji, w Jugosławii, Chinach, Korei oraz Malajach. Każdy z tych konfliktów omówił jedynie ogólnie, gdyż na całą zimną wojnę nie miały one zbytniego wpływu, lecz ich konsekwencje możemy zobaczyć nawet dzisiaj, patrząc na mapę. Mówi się, że zimna wojna to konflikt jedynie polityczny i do walk nie dochodziło. Nie jest to prawda, o czym się za chwilę przekonacie. Zaczęło się wszystko od tego, że w Grecji po II wojnie światowej rządzili alianci. Komunistyczne partyzantki chciały przejąć władzę, jednakże alianci podjęli decyzję o ich rozbrojeniu. W związku z tym, że komunistów chciano rozbroić, a były nazistowskie bojówki greckie były nadal przy broni i nikt z tym nic nie robił, w Atenach wybuchły zamieszki. Dochodziło do starć na linii komuniści-Brytyjczycy. Tylko jak się okazało, w tych mundurach brytyjskich walczyli właśnie ci byli naziści. Zostali oni po prostu wykorzystani przez Brytyjczyków. Do walk doszło 4 grudnia 1946 roku, zaś Wielka Brytania uznała Ateny za miasto zbuntowane. Już 18 grudnia sytuację udało się opanować i w Grecji znalazło się aż 75 000 żołnierzy brytyjskich. Obie strony dokonywały egzekucji, w szczególności w dzielnicach kontrolowanych przez partyzantów. Przeprowadzono wiele sądów ludowych oraz rozstrzelano nawet bez takiego sądu liczne osoby oskarżone, czasem niesłusznie, o kolaborację z drugą stroną. 12 lutego 1945 roku podpisano porozumienie rozwiązujące wszystkie oddziały partyzanckie i paramilitarne stron konfliktu. Państwo gwarantować miało wolności obywatelskie i związkowe, znosząc prawa, które dotychczas ograniczały je. Nastąpiła wymiana jeńców i zwolnienie zakładników. Ustalono, że państwo greckie w drodze normalnego poboru od podstaw utworzy siły zbrojne i policję, w szczególności przyjmując licznych oficerów skazanych przez ugrupowania obu armii. Poborem do nowego wojska i policji objęto jednak w pierwszej kolejności byłych hitlerowców, zaś komuniści zostali niepowołani do nowej armii. Działalność kolejnych rządów Grecji była w tym okresie ściśle nadzorowana przez Wielką Brytanię. Urzędnicy Ministerstwa Obrony Narodowej bywali jednocześnie organizatorami oddziałów terrorystycznych. Wojsko i policja zostały opanowane przez niejawną, skrajnie prawicową organizację X. Najgorzej wyglądała sytuacja w południowej części Półwyspu Pelopones. Terroryści wywodzący się ze skrajnej antydemokratycznej prawicy, a nie organy państwowe, sprawowały tam rzeczywistą władzę wykonawczą. Komuniści nie uznali więc nowego rządu i doprowadzili do wybuchu wojny domowej. Z czasem okazało się, że główny cel komunistów to przekształcenie Grecji w państwo komunistyczne oraz przyłączenie jej do strefy wpływów Związku Radzieckiego. Finalnie konflikt wygrała Wielka Brytania. Osobom niewygodnym przedstawiono zarzut pozostawania pod wpływem komunizmu, przy czym wobec żołnierzy wystarczał zarzut niewłaściwej postawy, po czym umieszczano ich w obozach z początku jenieckich, następnie w specjalnie w tym celu utworzonych obozach koncentracyjnych. Wystarczały potem decyzje administracyjne. W obozach programowo popełniano zbrodnie. Ostatecznie zwycięstwo sił monarchistycznych wspieranych przez część krajów zachodnich umożliwiło wstąpienie Grecji w struktury NATO. Zastraszenie społeczeństwa i pogrążanie go w apatii skutkowało też skupieniem rzeczywistej władzy głównie w rękach osób wojskowych i ich zwolenników, a często także byłych greckich żołnierzy hitlerowskich. W tym konflikcie zginęło ponad 15 000 aliantów i ponad 25 000 komunistów. Sprawa wcale nie wyglądała lepiej w Jugosławii. U podłoża wojny stała eksponowana przez Jugosławię własna koncepcja komunizmu oraz prowadzenie całkowicie samodzielnej polityki na arenie międzynarodowej. Od marca do czerwca 1948 roku Związek Radziecki nasilił atak propagandowy na Jugosławię, gdyż to on chciał tam sprawować władzę. Jugosławii zarzucono m.in. odejście od koncepcji marksizmu-leninizmu oraz porzucenie pozycji klasowych, nacjonalizm, zbyt szybką kolektywizację, pogwałcenie demokracji wewnątrzpartyjnej oraz antyradzieckość. Stanowisko Związku Radzieckiego szybko poparły Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia. W zimie 1948 roku do Związku Radzieckiego przybyła delegacja z Jugosławii. Wtedy to Tito, przywódca Jugosławii, stwierdził, że w Związku Radzieckim panuje wielkomocarstwowy szowinizm i socjalizm w Związku Radzieckim przestał być rewolucyjny. Tym samym stał się bardzo niewygodny dla Stalina. Jeszcze w lutym 1948 roku, gdy marszałek Tito zachorował, Stalin zaoferował wysłanie do niego swojego osobistego lekarza. W czasie operacji wycięcia wyrostka doszło do sporu między lekarzami. Sowieccy lekarze po skończonym zabiegu chcieli przeprowadzić ponowną operację, tłumacząc to skrętem kiszek. To wtedy oskarżono Stalina o próbę morderstwa Tito. Po tych wydarzeniach i kilku przepychankach politycznych Związek Radziecki rozpoczął blokadę ekonomiczną kraju, jednocześnie próbując dokonać przewrotu. Nowym przywódcą kraju miał zostać Andrija Hebrang, lider chorwackich komunistów, odsunięty od władzy z powodu skłonności nacjonalistycznych. Titoiści oskarżyli Hebranga o szpiegostwo i chęć oderwania Chorwacji od Jugosławii, na skutek czego został on skazany i stracony. Wraz z uznaniem przez Związek Radziecki totizmu za szkodliwą frakcję w ruchu komunistycznym rozpoczęła się czystka, wymierzona w prawdziwych bądź rzekomych titoistów w całym bloku komunistycznym. Gdy w 1949 roku kryzys był na granicy przerodzenia się w konflikt wojenny na północnej granicy Jugosławii, zaczęły się zbierać wojska węgierskie i radzieckie. Stalin rozpoczął czystkę wśród czechosłowackich komunistów, chcąc zapobiec ich dążeniom do własnej drogi do socjalizmu, głoszonej przez Titę. Tito spodziewał się interwencji zbrojnej państw bloku wschodniego w Jugosławii, dlatego też zdecydował się na przenoszenie fabryk z terenów zagrożonych atakiem, zaś cywile szykowani byli do prowadzenia wojny partyzanckiej na wypadek zajęcia Jugosławii przez wojska interwencyjne. Konflikt nie został rozwiązany, lecz sytuacja się ustabilizowała w 1953 roku po śmierci Stalina. Na Malajach zaś załamanie gospodarki nasiliło się w trakcie II wojny światowej, a szczególnie w 1941 roku, gdy rozpoczęła się japońska okupacja Malajów. Pod koniec II wojny światowej z Malajów wycofali się Japończycy, a do władzy powrócili Brytyjczycy. Rządy kolonialne były bezczynne wobec katastrofalnej sytuacji ekonomicznej, a w rezultacie narastał problem bezrobocia i niskich płac. Do pierwszego jawnego aktu agresji ze strony ruchu niepodległościowego doszło w dniu 16 czerwca 1948 roku. Gdy buntownicy zabili 3 kolonialnych zarządców plantacji. Armia Wyzwolenia Narodowego Malajów w walce partyzanckiej stosowała metody walki takie jak ataki na infrastrukturę czy plantację kauczuku. Powstanie w nieznaczny sposób wsparte zostało przez Związek Radziecki. Brytyjczycy przeprowadzili masowe przesiedlenia ludności oskarżonej o możliwe sprzyjanie partyzantom. Liczba przesiedlonych osób wynosi około 0,5 miliona. Rząd do końca lat 50. poczynił duże postępy w tłumieniu rebelii, a w 1960 roku doprowadził do jej ostatecznego upadku. Przyczyniło się do tego m.in. użycie broni chemicznej. Stłumienie rebelii ułatwił też fakt, że partyzanci byli najczęściej chińskiego pochodzenia, przez to próby stłumienia powstania były wspierane przez muzułmańskich Malajów, liczących na to, że po stłumieniu powstania Malaje uzyskają niepodległość. Do walki wykorzystywano m.in. brytyjskie i australijskie ciężkie bombowce. Samoloty RAF wykonały 375 tysięcy misji, tracąc 76 lotników. Walki trwały w latach 1948–1960. Finalnie nastąpiło uzyskanie niepodległości przez Federację Malajską, która pozostała jednak pod wpływami brytyjskimi. W Chinach po II wojnie światowej władzy nie było. Wycofali się Japończycy i z gór zaczęły napływać komunistyczne bojówki. Dodatkowo o swoją władzę upomnieli się chińscy narodowcy, którzy chcieli pielęgnować starożytne chińskie tradycje. Komuniści kontrolowali 1/4 terytorium kraju i 1/3 ludności. Ponadto Związek Radziecki przekazał im znaczną ilość dostaw broni przechwyconej od Japończyków. Coraz większą niechęć ludności cywilnej do chińskich narodowców budziło też przymusowe odbieranie cywilom zaopatrzenia, które miało być wykorzystywane przez armię do walki z komunistami. USA ciągle wspierało słabnące siły nacjonalistów. Ponadto 50 tysięcy Marines zostało wysłanych do ochrony strategicznych punktów, a 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich do przybrzeżnej prowincji. Armia amerykańska ponadto przeszkoliła ponad 500 tysięcy wojskowych i przerzuciła siły narodowców na przechwycone od komunistów strefy. 1 października 1949 roku Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową ze stolicą w Pekinie. W tym momencie już narodowcy chińscy praktycznie nie istnieli na terenie Chin. W grudniu 1949 roku ogłoszono Tajwan tymczasową siedzibą narodową narodowców i tak pozostało do dziś. Chiny właściwie to państwo komunistyczne, zaś na Tajwanie osiedlili się chińscy narodowcy, którzy kultywują chińskie tradycje do dziś. Także ten konflikt doprowadził do tego, że prawdziwe Chiny są na Tajwanie, a w Chinach są komuniści. Na koniec konflikt koreański, czyli wojna Korei Północnej wspieranej przez Związek Radziecki z Koreą Południową wspieraną przez Stany Zjednoczone. Japonia ogłosiła kapitulację 15 sierpnia 1945 roku. Formalny akt kapitulacji został podpisany ostatecznie 2 września. W grudniu 1945 roku po konferencji moskiewskiej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki utworzyły komisję mającą na celu stworzenie w drodze powszechnych wyborów jednego rządu ogólnokoreańskiego. Rosjanie w swojej strefie okupacyjnej prześladowali partie prawicowe i narodowe, Amerykanie w swojej strefie siły komunistyczne, co spowodowało, że wybory odbyły się w każdej ze stref osobno. Kim Ir Sen, przywódca Korei Północnej, od chwili utworzenia państwa północno-koreańskiego snuł plany wyzwolenia południowej części półwyspu, apelując o pomoc do Stalina. Ten jednak odmawiał, obawiając się otwartego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Związek Radziecki nie miał jeszcze w swym arsenale broni jądrowej. Nie mógł też liczyć na żadne poparcie ze strony Chin, w których nadal trwała wojna domowa. 25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej wkroczyły na terytorium Korei Południowej, zdobywając wkrótce Seul. Początkowe niepowodzenia wojsk amerykańskich związane były z tym, że oddziały amerykańskie w Japonii pełniły służbę okupacyjną i nie były ani odpowiednio uzbrojone, ani wyszkolone do prowadzenia normalnych działań wojennych. 15 września 1950 roku armia ONZ dokonała inwazji na tereny zajęte przez Koreę Północną. O powstaniu ONZ opowiem w przyszłych odcinkach. W okresie od kwietnia do maja 1951 roku wojska chińskie i północno-koreańskie przeprowadziły wielką ofensywę, która wkrótce załamała się i czerwcowa kontrofensywa ONZ z powrotem przywróciła front. Wtedy to ustalono granicę między Koreą Północną i Południową, która istnieje do dziś. W starciach zginęło mniej więcej po 45 tysięcy ludzi po każdej ze stron.